Cześć kochani, z tej strony Aleksandra. Dawno mnie nie było, wiem, ale sporo mam sesji prywatnych i sporo spraw rodzinnych, gdzie potrzeba mojego czasu, muszę dużo swojej energii i czasu w to włożyć. Więc przepraszam, że mnie tak dawno tutaj nie było, ale postaram się coś w najbliższym czasie nagrać dla Was. I teraz taki temat chciałam dzisiaj poruszyć odnośnie drogi bliźniaczych płomieni, gdzie mamy do czynienia z energią bliźniaczego płomienia, ale jesteśmy już na etapie tego odpuszczenia totalnego, odpuszczenia fizycznej postaci bliźniaczego płomienia, tak? Bo na poziomie duchowym zawsze jesteśmy połączeni, zawsze. Jakby dusze się rozpoznają, zawsze jest to ten taki pociąg, ten wybuch bezwarunkowej miłości. Niestety, w ziemskiej rzeczywistości, niestety, tak ma być po prostu, ale wiele ludzi na to narzeka, tak, wiele bliźniaków właśnie ma z tym problem i nie potrafi odpuścić fizycznej formy bliźniaka i ma z tym naprawdę wiele kłopotów. Ja Wam dzisiaj opiszę, jak to było u mnie i jakie dostałam wskazówki od Wyższego Ja, żeby jednak akceptować to połączenie na poziomie duchowym, ale jednocześnie odpuścić fizyczną postać bliźniaka, tak, żeby móc kontynuować swoje życie bez ciągłego czekania na tego ducha, który się pojawia, tak, aktywuje coś tam w nas, jakieś tam guziczki naciska i znika, tak. I więc ja powiem szczerze, że miałam taką sytuację już od dłuższego czasu, tak, nie mogłam sobie poradzić z tym, ponieważ odpuszczałam jego fizyczną formę, tak, ale na przykład podczas medytacji, czy podczas głębokiej hipnozy, czy podczas na przykład różnych ćwiczeń tantrycznych, tak, bo od jakiegoś czasu praktykuję tantrę, więc tam zawsze było połączenie tych energii. I zawsze, właśnie gdy łączyłam się tak głęboko ze swoim sercem, ze swoją duszą, tak, na przykład podczas zwykłej medytacji, tak, to znowu był ten wybuch bezwarunkowej miłości i znowu ten bliźniaczy płomień się pojawiał, tak, energia bliźniaczego płomienia, nie jego fizyczna postać, tak. I szczególnie jeszcze podczas tych tantrycznych różnych ćwiczeń, gdzie tam jest na przykład połączenie tych energii męska z żeńską, tak, łączą się. Więc miałam dużo takich właśnie medytacji, też takich medytacji tantrycznych i tak dalej, albo na przykład aktywnych medytacji, tak, gdzie w tym momencie odwołujemy się do swojej energii żeńskiej, w tym momencie odwołujemy się do swojej energii męskiej, tak. I przez jakiś czas pojawiał mi się rzeczywiście mój bliźniaczy płomień i nie mogłam sobie znowu z tym poradzić, bo co? Bo znowu odpuszczenie szlak trafił, tak? Bo jest znowu ten wybuch bezwarunkowej miłości, znowu ma to poczucie, że on jest częścią mnie, że on tutaj jest, czuję jego bliskość, czuję jego miłość, tak? Ale to znowu powtarzam, to wszystko na poziomie duchowym, bo w ziemskiej rzeczywistości to po prostu jesteśmy daleko, bardzo daleko, tak? I strasznie mi to burzyło mój wewnętrzny spokój przez jakiś okres. Nie potrafiłam sobie z tym poradzić, bo to jest, tak? To jest część mnie, tak? Ta energia jest częścią mnie. W momencie, kiedy ja łączę swoją energię męską z żeńską, to on tam gdzieś jakoś się pojawia, tak? Mimo tego, że to jest ta sama dusza, ta sama energia, tak? To jest rozdzielona jakoś na dwie formy. Albo nawet więcej, o tym też będę mówić w jakimś z przyszłych filmików. I jaką dostałam wskazówkę i rzeczywiście zadziałało i rzeczywiście to była magia. Po prostu moje wyższe ja mi wyjaśniło, żeby odpuścić wszystkie te historie, które tworzy umysł, bo umysł chce dawać nazwy. Po pierwsze, nie ma kogoś takiego jak Aleksandra. Nie ma kogoś takiego jak mój bliźniaczy płomień, tak? Nie nadajemy nazw. Nie dzielimy tego na dwie różne postaci. Nie ma mnie,
Nie ma Aleksandry, nie ma mojego pochodzenia, nie ma mojej fizycznej formy, nie ma, po prostu jest jedna forma energii. Energii. Jest energia żeńska, jest energia męska, która się miesza, tak? My mamy ją też w sobie, tak? Jest jedna dusza, jedna świadomość. I wiem, że to trudno wyjaśnić, tak? Bo my żyjemy w ziemskiej rzeczywistości, tak? I tam są te podziały, tak? To jest czarne, to jest białe, to jest dobre, to jest złe, tak? Jest Aleksandra, jest jej bliźniaczy płomień, tak? Jest energia żeńska, jest energia męska, tak? Ale w momencie, kiedy my działamy z poziomu duszy, z poziomu energii, to tam nie ma takich podziałów. Nie ma dwóch osobnych istot, nie ma dwóch imion, nie ma dwóch postaci, kobiety, mężczyzny, tak? Nie ma czegoś takiego, nie ma dwóch pochodzeń, nie ma nas po prostu. Jest jedna dusza i jedna świadomość. Jedna świadomość. I dwie energie, męska z żeńską, które się łączą po prostu. Ale to jest nadal jedna świadomość, tak? To tworzy jedną całość. Jedną świadomość, jedną duszę. To jest jedność. I w momencie, kiedy moje wyższe ja mi wyjaśniło, i ja to zawsze doświadczam, tak? Bo ja sobie robię hipnozę, więc ja doświadczam tego, jak to jest. Żeby po prostu odpuścić wszystkie te historie, które kreuje nasz umysł, że są dwie różne postaci, dwie odmienne osoby o takich imionach, takim pochodzeniu, że jedna się znajduje tu, druga się znajduje tam i w ogóle i te wszystkie oczekiwania i te wszystkie historie, że tak było w przeszłości, tak będzie w przyszłości. Nie ma czegoś takiego. Na poziomie duchowym jest jedna świadomość, na poziomie duchowym jest jedna dusza i po prostu jest zawsze jednością, bez względu na to, na ile ona jest form podzielona, ona na poziomie duchowym zawsze jest jednością. I miałam pokazane w momencie, kiedy ja na przykład praktykuję tantrę i muszą się łączyć te energie, tak? Bo one są we mnie, on jest częścią mnie, tak? To nie ma czegoś takiego, że jest jakiś podział, nie ma, to jest jedność, to jest po prostu jedność. Ja wiem, że to bardzo trudno zrozumieć i rzeczywiście mnie jest łatwiej, bo ja po prostu tego doświadczam. Ja podczas hipnozy tego doświadczam, tak? Ja po prostu widzę, że wszystkie te historie, wszystkie te nazwy, wszystkie te imiona, nazwiska, wiek, adres i tak dalej, to wszystko to jest ziemska rzeczywistość. I wszystko to są jakieś historie, w których my chwilowo żyjemy, ale to nie jest prawda, taka duchowa prawda, bo na poziomie duchowym to my jesteśmy jednością, po prostu jest jedna świadomość. Tam nie ma żadnych imion, nazw, wieku i tak dalej. To jest jedność. I po prostu miałam pokazane i tego doświadczałam, żeby w momencie, kiedy pojawia się ta energia bliźniaczego płomienia, tak, i to jest ten wybuch tej bezwarunkowej miłości. Wiele ludzi ma takie doznania, na przykład, jak, że ma poczucie, że ktoś je głaszcze, przytula, że wysyła im miłość, tak. To może nie być świadome też od bliźniaczego płomienia, to może być po prostu z poziomu duszy, tak? Więc też warto oddzielić te dwa światy, bo nie mają żadnego związku. Będę o tym mówić w kolejnym filmiku, żeby oddzielić te dwa światy. I w momencie, kiedy ta energia się pojawia, tego bliźniaczego płomienia, mieć świadomość tego, że to nie chodzi o fizyczną formę. Odpuścić wszystkie nazwy, wszystkie właśnie te historie, wszystkie te daty, niedaty, nazwiska, imiona i tak dalej. Po prostu brać to pod uwagę jako energia. Jest jedna energia. Nie ma dwóch energii, nie ma dwóch dusz. Jest jedna świadomość, która po prostu w danym momencie się łączy. Jakby scala. I my tego doświadczamy. To nie jest tak, że my tego doświadczamy w ziemskiej rzeczywistości, tak? Bo na poziomie duchowym to tego podziału po prostu nie ma, ale my mamy taką możliwość właśnie, żeby tego doświadczyć. Więc ja na przykład podczas ćwiczeń tantry miałam powiedziane, żeby po prostu, jeżeli pojawia mi się, bo umysł właśnie chce, tak? W momencie, kiedy ja czuję tą obecność bliźniaka, tak? Ja czuję obecność tej duszy, tej świadomości i tak dalej, która tak naprawdę jest częścią mnie, to umysł chce tworzyć właśnie nazwę, umysł chce tworzyć jakiś obraz, tak, więc pojawiała mi się bardzo często jego twarz, tak, pojawiało mi się jego imię, tak, ale właśnie moje wyższe ja mi wytłumaczyło, że mamy odpuszczać to, żeby po prostu akceptować energię,
że to jest część mnie, tak, że to nie jest ten, taka i taka nazwa, tak, to nie jest on, to nie jest ona, to jest po prostu energia. I w momencie, kiedy my czujemy tą energię i pojawia się jakiś wizerunek, tak, usuwać tą twarz, usuwać tą postać w ziemskiej rzeczywistości i po prostu zamieniać ją w formę energii, po prostu i akceptować to, że to się dzieje, że my tego doświadczamy, bo po coś my tego doświadczamy, tak? To po coś to jest, bo inaczej nasze wyższe ja by to zablokowało. Nie czulibyśmy w ogóle tego bliźniaka, tak? Więc po coś my to mamy tego doświadczać, tak? Szczególnie na przykład podczas medytacji, w takich momentach, kiedy my się wyciszamy, łączymy się ze swoim sercem, to jest normalne, że my się połączymy również z tą cząstką nas, która jest tam na poziomie duchowym zawsze z nami, tak? My się z tym łączymy, tak? Ale mamy odpuszczać te ziemskie historie, więc taki najprostszy sposób jest po prostu, kiedy nam się pojawiają konkretne nazwy, konkretne sceny, tak? Że konkretna twarz. Odpuszczać to, co się dzieje w ziemskiej rzeczywistości, tak? Że odpuszczać tą ziemską formę bliźniaczego płomienia, ale jednocześnie akceptować energię, bo ta energia jest częścią nas po prostu, bo my odpychając ją, jakby odpychamy jakąś część siebie i to nie ma sensu, bo też będzie wtedy i sporo bólu, i sporo takiego, no, takiego odrzucania naszej cząsteczki własnej, tak? Ale żeby nie motać tych dwóch światów, tego świata duchowego ze światem ziemskim, tak? Które mogą być totalnie odmienne. Ja mam mnóstwo ludzi, które do mnie przychodzi na konsultacje, na sesje channelingu czy hipnozy, którzy poznali się i po prostu nie mają później żadnego kontaktu, tak? A dzieją się na poziomie duchowym cuda po prostu, tak? I ludzie mnie pytają, że ja chyba oszalałem, tak? Że to wszystko jest w ogóle nielogiczne, tak? Nie, to jest rzeczywiste, to się naprawdę dzieje. W większości przypadków to naprawdę są bliźniacze płomienie, tak? To tam się dzieje dużo. Są też takie osoby, które na przykład to są bratnie dusze, tak? Ale wtedy inaczej tym działamy, tak? Ale ja teraz mówię tylko i wyłącznie o bliźniaczych płomieniach, tak, to w momencie, kiedy tak się dzieje, kiedy my czujemy tą energię, tak, odpuszczać nadal fizyczną postać, ale jednocześnie akceptować i wyobrażamy sobie po prostu, odpuszczamy tą twarz, tak, jeżeli ona się pojawia, to po prostu dziękujemy, odpuszczamy. I miałam pokazane, że mamy sobie wyobrazić, jak jest taka jedna wielka kula energii, taka świetlista kula, którą my się po prostu, te dwie energie się łączą, czy energia męska z żeńską, czy te nasze energie, tak, czy ta, po prostu te, to jest jedna świadomość, tak, o tym po prostu mamy pamiętać, że to jest jedna świadomość, jedna dusza, bardziej świadomość, co jest ważne po prostu i żeby po prostu nie było dwóch postaci, że jestem ja i jest mój bliźniaczy płomień, tak, nie ma dwóch postaci, jest jedność, jest jedna wielka kula światła i w momencie, kiedy nam się to uda, bo no my jednak chcemy, bardzo często mam takie osoby, z którymi pracuję, które jednak chcą, żeby to był ten bliźniaczy płomień, żeby on z nimi był w ich życiu i w ogóle, ale im więcej się spinamy, im bardziej tego chcemy, to tak naprawdę odpychamy tego bliźniaka, więc to odpuszczenie tej fizycznej formy jest ważne, jest taki etap, gdzie to jest ważne jednak, tak? I to nie odpuszczamy go po to, żeby go przyciągnąć do naszego życia, bo wtedy to nie działa, tylko dla naszego wewnętrznego spokoju, tak jakby, no, o tym jeszcze będę mówić, bo tam jest dużo takich sytuacji, gdzie musimy coś w sobie uleczyć takiego toksycznego, na przykład współzależność, tak? Gdzie musimy uleczyć w sobie coś, co nie pozwala nam istnieć bez kogoś innego, kto tam nas zbawi, uleczy i tak dalej, tak? Wtedy jakby to odpuszczenie tego bliźniaka jest bardzo, bardzo, bardzo lecznicze, tak? Bo my wtedy dajemy jakby taki znak do wszechświata, że możemy działać sami, że jesteśmy niezależni, że jesteśmy silni, że damy sobie radę, tak? I tak dalej, ale to już jest inny filmik, więc to odpuszczenie w wielu przypadkach jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. Więc wtedy, kiedy ta energia się pojawia, bo przeważnie jak ludzie reagują? Zaczyna się płacz, zaczyna się tęsknota, że ja go chcę przytulić, ja go chcę mieć w swoim życiu, jego lub ją, tak?
I zaczyna się zaraz ta tęsknota i zaczyna się wkręcanie, zaczynają się emocje i po odpuszczeniu, po prostu po odpuszczeniu. I wiem o tym, bo sama już wiele razy mówiłam, że odpuściłam, 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 a później jeden sen, jedna wizja i już go kocham, już chcę do tego wracać. Więc jedynie to po prostu, gdy się pojawia ta energia, gdy się pojawiają wizje nawet z bliźniaczym płomieniem, o ile to nie jest jakaś konkretna wizja, gdzie po prostu mamy zrozumieć konkretną sytuację, to po prostu odpuszczać, tak? Odsuwać tą twarz ziemską, odsuwać te nazwy, odsuwać wszystkie te historie i tak dalej, po prostu wyobrażać sobie, że się łączymy jako jedna świadomość, jako jedna dusza i wyobrażać sobie jedną wielką kulę światła i akceptować to, bo to jest część nas, nie odrzucać tej energii, bo to jest część nas, tak? I wtedy po prostu ja wam powiem, że rzeczywiście to działa, tak? Ile razy już czuję, że na przykład odwiedza mnie na przykład dusza bliźniaka, tak? Odwiedza mnie, czy czuję na przykład, że dusza jakby się chce ze mną skontaktować czy coś. Nie chcę już widzieć twarzy, nie, jakby nie ma tej fizycznej formy, tak? Ja akceptuję świadomość, albo widzę, bo to umysł chce, żeby to była jakaś forma, tak? A to jest po prostu świadomość, to nie musi mieć jakiejś takiej konkretnej formy. Dlatego właśnie w momencie, kiedy łączymy te dwie energie, łączymy w sobie te dwie energie, to wyobrażać sobie kulę światła po prostu. Nie ma w tej kuli jego i mnie. Jest jedność, po prostu jedność, tak? Nie ma nawet tego yin-yang, że się po prostu łączą dwie energie przeciwległe. Nie, nie ma. Jest jedna świadomość, tak? Ale akceptujemy tą energię. Wpuszczamy ją do swojego życia, tak? Bo to jest część nas po prostu, tak? I my, im więcej będziemy w tej unii w sobie, im bardziej będziemy te swoje energie wewnętrzne łączyć, tą męską, żeńską, to będziemy się motać, bo będzie nam się wydawało, że to jest coś z zewnątrz, tak? Ja wiem, że to jest trudne do wytłumaczenia, ja też nie mogę wam przekazać tego, czego ja doświadczam, tak, bo ja to doświadczam, ja tego doświadczam w trakcie właśnie sesji hipnozy i to jest po prostu magia, tak, ale jak już nie ma tych historii, nie ma tego jego, mnie, tak, po prostu jest jedna świadomość i jedna kula światła. I w to możemy robić za każdym razem, tak? Za każdym razem, kiedy zauważamy, że już nasz umysł tworzy historię, o, to on przyszedł, na pewno mnie myśli, na pewno tęskni, na pewno coś tam, nie, może w ogóle o was nie myśleć w tym momencie, tak naprawdę bliźniaczy płomień, to jest na poziomie duszy, po prostu przyjmować tą energię, przyjmować tą, akceptować to, co spływa na was, ale wyobrażać to sobie jako energię, jako świadomość i jako część was, tak, jest jedna wielka, ja miałam pokazane czysto i przejrzyście, że to jest jedna wielka kula światła. Tam nie ma jego i mnie, tam nie ma żadnych nazw, nie ma wieku, nie ma pochodzenia, tak, to jest jedno wielkie światło, jedna wielka kula światła, takie samo światło, tak. Więc nie ma podziału, to jest jedność. Ja wiem, ja nie umiem tego wyjaśnić, tak, to trzeba by było doświadczyć, ale właśnie tak z tym pracować. Jeżeli wam się uda odpuścić tą twarz, odpuścić tą formę tego bliźniaka, tak, odpuścić tą fizyczną postać i te wszystkie historie, które tworzy umysł, tak, tylko po prostu akceptować energię i łączyć się z tą energią, łączyć ją w sobie, bo to jest, później się dzieje magia, tak, to już później będę odpowiadać w innych filmikach, co się dzieje wtedy, ale właśnie dążąc do tej unii w sobie, będziemy łączyć tę energię i żeby to nam się właśnie nie mieszało, że to jest jakaś osobna postać i to jest część nas po prostu, to jest naprawdę część nas. Tylko to jest proste i czyste i przejrzyste na poziomie duchowym. W ziemskiej rzeczywistości no niestety jest ten dualizm i musimy sobie z nim radzić. Więc dlatego ważne jest, żeby odpuszczać te nazwy, odpuszczać tą fizyczną formę, tą twarz, która nam się pojawia. Ja to po prostu zamazuję, tak? Pojawia mi się twarz, ja mówię, o, witam na przykład, nie? Ale zamazuję momentalnie i tworzę tą kulę światła po prostu. I jesteśmy jednością i już, i tyle. I po prostu, co ma się dalej wydarzyć, tak podczas wizji, to czy tam jakieś
terapii energetycznej, tak, czy podczas ćwiczeń tantrycznych, tak, tam, no po prostu to jest unia w sobie, tak, ja włączę w sobie te dwie energie, ja nie potrzebuję bliźniaka, żeby przy mnie był i mi trzymał rączkę, tak, to jest część mnie, ta energia to jest część mnie, tylko że to jest, tak jak mówiłam wcześniej, czyste i przejrzyste na poziomie duchowym, a w ziemskiej rzeczywistości nam się bardzo, bardzo, bardzo myli, więc spróbujcie poćwiczyć to, tak, jeżeli wam się pojawia, to po prostu wyobrażać sobie kulę światła, tak, że się łączycie, łączy się kula światła, ale nie ma znowu jego i mnie, jest jedność, jest jedna świadomość, jedna dusza. Okej, to tyle. Mam nadzieję, że zrozumieliście trochę chociaż. Poćwiczcie sobie i napiszcie mi, czy macie z tym jakieś problemy i postaram się jakieś inne filmiki dla was nagrać albo jeszcze podpytać wyższego, bo no, ja tak jak mówię, to jest dla mnie proste, bo ja tego doświadczam, tak? A tak w teorii to bardzo trudno mi jest coś wytłumaczyć, co jest, co dzieje się na poziomie energetycznym, na poziomie duchowym, tak? To tego się słowami też nie da tak łatwo opisać, więc to trzeba po prostu przeżyć, trzeba tego doświadczyć i trzeba popraktykować, tak? I później jest, mówię wam, jest bardzo proste i już później nie mamy problemu z odpuszczeniem, tak? Nie ma problemu z odpuszczeniem, bo po prostu jakby zatrzymujemy ten umysł od w momencie, kiedy ten umysł zaczyna tworzyć te historie, już coś tam kreować sobie, to my to zatrzymujemy momentalnie, tak? I akceptujemy tą energię, bo wiele ludzi właśnie myli odpuszczenie z odcięciem się, więc chcąc odpuścić bliźniaka, jakby odcinają się od jego energii, co to też nie jest dobre, tak? Bo ta energia to jest po prostu częścią nas i ja wam mówię, dzieje się magia od momentu, kiedy ja zaczęłam tą energię w sobie jakby wpuszczać ją, tak, i pozwalać jej tam istnieć na każdym kroku, tak, codziennie, a nie tylko, że ja teraz nie chcę o nim myśleć, bo nie ma jego, nie ma jego, nie ma mnie, jest jedna wielka kula światła, jest jedna świadomość, tak, jedna dusza. I kończą się te historie, które tworzy umysł właśnie i pozwalamy tej energii istnieć w nas. I po prostu później to, ja miałam taki niesamowity wybuch również manifestacji wszystkiego, no bo to jest coś, co jest częścią mnie. Jeżeli ja to odpycham, to tak jakby oddalam się od siebie, tak? Ale jednocześnie nie ma już tych historii, gdzie my czekamy na kogoś, gdzie my chcemy tę osobę mieć w swoim życiu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to tworzy umysł niestety, więc a co ma być, co i tak się wydarzy, więc to nam średnio nas obchodzi tak naprawdę, bo po prostu idziemy za procesem i tyle, tak? Więc warto sobie popraktykować, warto skupić się na energii i na jednej świadomości i na tym, że to jest część nas tak naprawdę, a nie jakaś odrębna postać, którą my musimy przyciągnąć do swojego życia i zmanipulować. W ogóle tam są niesamowite historie, które umysł potrafi stworzyć, więc no warto. Poćwiczcie sobie i napiszcie, dajcie mi znać. Jeżeli będziecie potrzebowali jeszcze jakieś wskazówki, to podpytam podczas może jakiegoś channelingu. Okej, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Pa, pa. Dziękuję bardzo i zapraszam na indywidualne sesje channelingu hipnozy kwantowej, hipnozy regresyjnej i bioenergoterapii. Do usłyszenia. Zapraszam was również na dwie nowe sesje, które są dostępne do ściągnięcia na mojej stronie. Autohipnoza z serii Rozmowy z Wyższym Ja, Unia w Sobie oraz Głęboka Medytacja, Aktywacja, Otwórz się na otrzymywanie, Miłość, Bogactwo, Obfitość. Linki dostępne poniżej. Do zobaczenia.